Witam ponownie, Adrian Stankowski. To jest Dzień z Republiką. Jest z nami pan redaktor Marek Król, publicysta. Witam serdecznie, panie redaktorze. Tam kłaniam się. Panie redaktorze, zaczniemy od najświeższego cytatu z prawdziwej prezydent, czyli pani marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. W Polsce byłoby lepiej, gdybym została prezydentem, powiedziała pani marszałek. Chyba z panem Trzaskowskim najpierw musiałaby uzgodnić ten pogląd. No otóż to ja widzę, że pani marszałek, wicemarszałek coraz bardziej odpływa i mogę to tylko skomentować tak, że gdyby natura chciała, to by rozum dała, ale jakoś uporczywie nie dostarcza tego organu myślenia i stąd snute takie są domniemania. Ja przekonuję też żonę, że beze mnie miałaby dużo gorzej, a ze mną ma dużo lepiej i pozostaje mi wierzyć w to. Tak jak zapewnienia pani Kidawy-Błońskiej, która ma takie pojęcie o państwie mniej więcej jak ja o balecie. Ale pani poseł Izabela Leszczyna, która jest ekonomicznym ekspertem Platformy Obywatelskiej, co prawda o wykształceniu polonisty, powiedziała, że ciągle mamy różnicę między popytem a podażą. Mamy za dużo pieniędzy i ludzie mają oszczędności. Niepokoi się pani poseł Leszczyna. No to jest okropna rzecz. Jak ludzie mają oszczędności, to moim zdaniem to jest cios uderzony takie prosto w serce państwa. Tak, tak, tam szerokiej wypowiedzi udzieliła, między innymi stwierdzając, że za czasów Platformy żyło się lepiej, a teraz cały czas spada poziom życia. Pani Leszczyna chyba mówiła o inflacji, jakoś chciała opisać ten proces, tą sytuację i stąd takie wypowiedzi, które, no jeżeli ludzie mają oszczędności, to chwała im za to, to każdy przezorny człowiek powinien mieć jakieś oszczędności. Myślę, że w porównaniu do innych narodów, to te zasoby, te oszczędności Polaków są w dalszym ciągu niewielkie, bo ta zamożność w Polsce jest też niewielka i były różne działania mające promować właśnie odkładanie pieniędzy na różnych rachunkach. Między innymi no, trochę zaczęli Polacy kupować obligacje jako bardzo pewną inwestycję, obligacje, którą emituje Narodowy Bank Polski. I ja bym chciał, żebyśmy doszli do takiej sytuacji, na przykład, żebyśmy byli bardzo mocno zadłużeni jak Japonia, która jest na ponad 200 ileś tam procent zadłużona, ale gdzie jest, u kogo jest zadłużona? U własnych obywateli, którzy kredytują politykę państwa w postaci właśnie takich obligacji. A teraz do poważnych spraw, bo no, mamy trzy już w sumie ataki na biura poselskie polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym jeden na samą centralę na ulicy Nowogrodzkiej. Ten atak został odparty tylko dlatego, że na miejscu był bardzo profesjonalny ochroniarz, który sobie po prostu z tym tam panem bardzo szybko poradził, ale gdyby go nie było, no to jakaś pani, która tam w tle nagrania mogłaby mieć poważny problem. Atak również na pani biuro poselskie pani poseł Pawłowicz, pana posła Dominika Tarczyńskiego. Wszystko to w takim sosie no, niesłychanie agresywnej retoryki stosowanej przez Donalda Tuska, który mówi o wymiataniu żelazną miotłą pisowskiej szarańczy, to akurat pan Schetyna, dorżniemy watachy, lać się dechą. To naprawdę się zaczyna już troszkę wymykać spod kontroli. Krótko mówiąc, jaki jest plan Donalda Tuska? Bo taka retoryka przecież nie sprzyja wygrywaniu wyborów, przekonywaniu do siebie ludzi, którzy skądinąd awantur nie lubią. No niby tak, a ja jednak bym ostrzegał przed taką łatwą kalkulacją. Normalnemu człowiekowi powinno się tak właśnie wydawać, że tego typu akty nie sprzyjają i nie zachęcają ją do wyborów, albo zmniejszają też frekwencje, w jakiś sposób paraliżują zachowania wyborców, ale chciałbym przypomnieć, że no, opozycja, tu w tym wypadku chyba totalna opozycja, no, kopiuje również takie totalne działania bojówek SA, które bardzo pomogły w dojściu do władzy Hitlerowi. Też atakowały fizycznie przeciwników
tej nazistowskiej formacji i to tak skutecznie, że właściwie Hitler został wybrany w demokratycznych wyborach większością. To co nas czeka? Czeka nas polityka z podznaku pałki i kastetu? Będą jakieś nowe Sturmabteilung w Polsce i co możemy zrobić, żeby tego nie dopuścić? No, jeżeli nie będzie zdecydowanej odpowiedzi ze strony nas, dziennikarzy, a jak wiemy, nie wszyscy krytykują tego typu działania, jeżeli te działania nie będą poparte na przykład niechęcią większości społeczeństwa, to można zbadać. Jeżeli będzie przyzwolenie na tego typu działania, to niestety to taki scenariusz może się sprawdzić, że za pomocą, jak redaktor tutaj słusznie użył stwierdzenia, pałki i kastetu dorwiemy się do władzy, steroryzujemy wyborców, którzy będą się albo bali iść do lokalu wyborczego, albo będą bali się głosować na tych, którzy są dzisiaj przy władzy, choć wybory są, jak wiadomo, tajne, no ale są różne sposoby weryfikacji, kto jak głosował i takie sposoby stosowano na Białorusi i w Rosji. Trzeba było po wyjściu z lokalu pokazać zdjęcie zrobione aparatem. No właśnie, bo ta agresywna rebelia, którą próbuje rozpętać Donald Tusk, bardzo szybko by się skończyła, gdyby ci ludzie nie byli pewni bezkarności w sądach, a niestety są bezkarni, pozostaje bezkarnym bardzo wiele wybryków tej grupy. 30 sędziów Sądu Najwyższego oświadczyło, że oni nie będą orzekać z innymi sędziami, tak zwanymi nowymi sędziami. Z kolei pan sędzia Paweł Czubik, pan profesor, no wystosował taki wniosek zdroworozsądkowy, że skoro nie chcą orzekać, no to trzeba ich przenieść do cywila, jak to się oczywiście w cudzysłowie. No i tyle. Ten, jak pan sądzi, to mogły być remedium na taką rabację sędziowską? Myślę, że zdecydowane działanie takie wobec tych buntujących się sędziów jest konieczne. Sędziów tych, którzy nie znają, moim zdaniem, konstytucji, nie wiedzą, że to prezydent powołuje sędziów. I takie stanowisko, które przyjęło tych 30, przypomnę, sędziów Sądu Najwyższego, a więc najwyższej instytucji w państwie, bo sędziów, którzy bojkotują państwo polskie i prawo tego państwa, należy po prostu usunąć z tego zawodu. Ja wiem, że oni pójdą zaraz do Strasburga, będą się procesować i tak dalej, ale moim zdaniem szanujące się państwo nie ma innego wyboru. Musi podjąć surowe decyzje wobec tej trzydziestki. Pytanie, czy można ich również pozbawić tak zwanego stanu spoczynku, a więc prawie... No bo to by się z tym wiązało, tak, bo to no, skoro występują ze stanu sędziowskiego, to też nie mają prawa do tych uposażeń niezwykle hojnych dla sędziów, bo to oznacza 20 parę tysięcy miesięcznie do końca żywota każdego z tych sędziów, oby jak najdłuższego oczywiście. Dokładnie tak, to jest bardzo wysokie uposażenie jak na warunki polskie. Do tego dodajmy jeszcze immunitet przecież, który przysługuje, nie ma tego w żadnym kraju europejskim, że sędziowie mają dozgonny immunitet, stąd ta nazwa stanu spoczynku przecież. Immunitet w takich Niemczech jest ograniczony, jest tak zwany chyba immunitet procesowy. Natomiast po zakończeniu funkcji nie ma żadnego immunitetu. Klasa, ta nadzwyczajna kasta naprawdę sama sobie wypracowała taką pozycję, pisząc konstytucję i to jest moim zdaniem niedopuszczalne i to doprowadza do alienacji, do takich właśnie, powiem, dewiacyjnych zachowań sędziów, którym chyba już woda sodowa do głowy uderzyła, bo niedługo to będą zwalniali chyba Pana Boga w ogóle z funkcji, jeżeli to im się nie powstrzyma się surowymi działaniami, jakie próbują dokonać, bojkotując państwo. I ja dzisiaj słyszałem, jak redaktor użył takie sformułowanie, że niech założą Polską Partię Sędziowską. Bardzo trafne. Niech założą i niech startują. Chyba taka partia już istnieje. Nazywa się Justicja, tylko przebrana za stowarzyszenie. Dokładnie tak, ale skończę ten pański wniosek, że jak stanęliby do wyborów, to moim zdaniem poparcie byłoby minimalne, ponieważ ten sędziowie nie cieszą
się jakimś wielkim uznaniem w społeczeństwie i szary wyborca miałby duże kłopoty, żeby poprzeć sędziego czy reprezentanta tego zawodu z Polskiej Partii Sędziowskiej. O czym mówił Marek Król, redaktor, publicysta. Kłaniam się serdecznie, dziękuję, że znalazł pan czas dla widzów Telewizji Republika. A już za chwilę rozmowa właśnie z sędzią Sądu Najwyższego, panem profesorem Tomaszem Demendeckim. To już za chwilę przed nami.